Chyba możemy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim Państwu w Big Book Cafe. Dzień dobry wszystkim Państwu, którzy nas widzą teraz na żywo na Facebooku albo na YouTubie. Ja nazywam się Paulina Wilki w imieniu Fundacji Kultura Nieboli i wydawnictwa Marginesy. Witam Państwa na spotkaniu z tym oto niezwykłym człowiekiem, Maksem Cegielskim. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jeszcze jasno. Jest z nami również Grzegorz Małecki, dobry wieczór, który pozwoli nam się, pomoże nam się wczuć, zanurzyć w dosyć niezwykłej i brawurowej książce, którą Max Cegielski nam właśnie daje, Prince Polonia. O niej będziemy dzisiaj rozmawiać i oznacza to, że będziemy trochę podróżować w czasie, w związku z czym ja specjalnie dla panów przywdziałam takie oto stroje z epoki. Mam tutaj t-shirt z dynastią, ze wszystkimi bohaterami. Kto z Państwa potrafi wszystkich nazwać, to swój człowiek od razu. To może zrobimy jakiś konkurs specjalny. Może być jakiś konkurs w nagrodę. Ja tylko chciałem tylko tak szybko wrzucić, że bardzo dziękuję wszystkim tutaj zgromadzonym. Max ostrzegał, że będzie przejmował prowadzenie spotkania. Nie. Oczywiście będę się powstrzymywał, natomiast rozumiemy doskonale, że ta sytuacja pandemiczna, pozornie postpandemiczna, ale może w ogóle jeszcze przedpandemiczna, powoduje, że przyjść na spotkania literackie jest trudniej. Odwagi cywilnej. Tak, dokładnie. W związku z tym doceniamy, że jesteście tutaj ci, którzy są na żywo, odpowiednio rozsadzeni i pozdrawiamy też wszystkich, którzy oglądają w internecie. Tak jest. Dziękuję za zaproszenie. My dziękujemy za przybycie. Wszyscy byliśmy super odważni. Ryzyko mniej więcej takie jak jedzenie na pierwszym lepszym straganie na Pachargandziu, ale o tym za chwilę. Ja w pocie czoła cięłam sobie dżinsy i wycierałam dziurki, żeby być w klimacie, a Max się jakoś nie przebrał tematycznie, prawie jestem rozczarowana. Ale żebyśmy sobie troszeczkę pomogli, bo proszę Państwa, powieść Maxa dzieje się w kilku planach geograficznych i również pozwala nam się przenosić na linii czasu. W związku z czym będziemy dzisiaj sobie tym suwakiem historycznym trochę przesuwać, trochę żartem, a trochę serio, w różnych tonach, bo jest to opowieść rozpięta pomiędzy Szczecinem, Delhi a Singapurem. Jest to też opowieść, która toczy się przede wszystkim w latach 80., które same w sobie, szczególnie ich druga połowa, już stanowiły jakiś przełom czasów i niezwykłego chyba też pomieszania poczucia tego, w jakim świecie się jeszcze żyje, a za chwilę się będzie żyło. Ale dla mnie to jest też książka niesłychanie współczesna i bardzo ważna w próbie zrozumienia, gdzie właściwie znajdujemy się teraz. Jako Polacy, jako społeczeństwo demokratyczne i jako obywatele zglobalizowanego, kapitalistycznego świata. Pomiędzy tymi różnymi wymiarami mam nadzieję, że będziemy się dzisiaj poruszać, ale skoro panowie się jakoś nie ubrali tematycznie, to ja pozwolę sobie poprosić was o taki lekki coming out, ponieważ historia zaczyna się w Szczecinie i historia dotyczy męskiej przyjaźni, czy też znajomości, o tym za chwilę. Ale tak się składa, że mamy tutaj taki prywatny kontekst naszego ustawienia, mianowicie Grzegorz Małecki i Max Cegielski chodzili razem do liceum, trochę jak bohaterowie tej książki. Więc chciałam zapytać, gdybyśmy byli w roku, powiedzmy, 85, w co byście byli ubrani i koszulkę jakiego zespołu byście na sobie nosili? W 85? W 85 na przykład. Grzegorz, jaką ty miałbyś koszulkę? Deserter. Deserter. Ja miałem w 85, nie, bo w 85 to miałem 10 lat i jeszcze... Też miałem 10 lat, ale rzeczywiście myślałem, że jest pytanie o... No dobra, się to w liceum, w czasie, no to tak, w ale, liceum, ale, tak, ale ja na przykład już w 87, bo ja zacząłem wcześniej, dlatego że miałem kuzyna starszego, który mnie zabierał na Brege i do Hybryd. Między innymi pamiętam, zdążyłem pójść na koncert Moskwy przed 89, więc ja zacząłem naszywki punkowe nosić pod koniec podstawówki w 7 klasie, chyba nawet w 6. Wcześniej, więc deserter też, The Clash oczywiście.
ale tak naprawdę to obawiam się, że gdyby to naprawdę wyobrazić sobie to przesunięcie w czasie, to być może miałbym jednak jakiś metalowy zespół i byłbym metalowcem na przykład. Ale jak to jakiś metalowy? No właśnie, szerokie pojęcie. Ja jednak te metalowe słabo pamiętam, bo słuchałem punk rocka, ale miałem takiego kolegę, z którym, tylko teraz właśnie zapomniałem, oczywiście wiesz, zestresowany tym pytaniem, na które nie byłem przygotowany. Byłem też w Spodku na Metalmanii. Kto mógł tam grać? Slayer, dobra. No, okay. Niech będzie Slayer, dobrze. Lata 80. były... co uświadomiłam sobie, czytając twoją powieść, szalenie zróżnicowane i bardzo, bardzo przesycone różnymi treściami politycznymi, muzycznymi, marzeniami, ideami, niemożnościami. Bardzo tego dużo i chociaż mówi się o nich historycznie, że była to bardzo uboga dekada i bardzo trudna, to z twojej opowieści wynika, że właściwie to był w jakimś sensie szalenie barwny i nasycony świat, czyż nie? Oczywiście, bo to jest tak, że z jednej strony Prince Polonia, co jednak wolę zastrzec, jest fikcją i powieścią, tak? I w związku z tym należy przykładać do niej taką miarę, którą się przykłada do powieści. To znaczy od autora fikcji nie oczekujemy, że każdy fakt historyczny będzie dokładnie taki, jak to miało miejsce i jego interpretacja będzie zgodna ze wszystkimi badaniami. Ale z drugiej strony nie ma się co oszukiwać, że powieść Prince Polonia jest oparta na w wielu latach researchu i w związku z tym ja starałem się budować sceny, nawet konkretne sceny w oparciu jednak o jakieś wydarzenia. Takim przykładem takiej sceny jest na przykład opis tego, jak Janek, czy jeden z tych dwóch chłopaków właśnie jest podczas jednej z pętelek, jest w Polsce pętelek przemytniczych, czyli wraca do kraju. Strasznie dużo od razu zdradzasz, Max. No dobra, ale okej, okay, ale no to, że ci młodzi ludzie zostali przemytnikami, to chyba możemy zdradzić. I on trafia do Sopotu, znaczy on w ogóle wszystko tak organizuje, żeby być w Sopocie w 88 na koncercie Sabriny, tak? I każda rzecz, która się tam jemu wydarza, jest rzeczą, która się naprawdę tam wydarzyła. To znaczy naprawdę było tak, że są takie ujęcia na YouTubie kobiet. Na przykład ja wrzuciłem takie zdjęcie na YouTube'a, gdzie jest kobieta, która patrzy na Sabrinę, znaczy patrzy w ten jej dekolt, tak? Patrzy na tą rozbuchaną włoską seksualność i ma takie oczy wielkie, tak? I widać, że ona w zasadzie się zastanawia właśnie i to jest trochę, zaraz będzie odpowiedź na twoje pytanie, że ta kobieta ewidentnie się zastanawia, czy wszystkie modele kobiecości, które ona znała do tej pory, czy tutaj przed nią nie stoi jakiś inny i co ona ma zrobić, tak? I wydaje mi się, że kłopot polega na tym, że jednak lata 80. były zawsze opisywane w kontekście twardopolitycznym, czyli jest stan wojenny, potem on jest odwołany, później jest właśnie jakaś taka szarość w zasadzie, a później są obrady okrągłego stołu, są jeszcze różne strajki w okolicy i tak dalej. Natomiast za mało było przyglądania się takiej historii społeczno-kulturowej tego okresu. Być może dlatego, że to było niedawno, a być może dlatego, że te narracje takie twarde, historyczne, tożsamościowe, solidarnościowe ukryły to. O, idzie właśnie młody człowiek w koszulce Slayera tam po ulicy. To prawda, czyli jednak Slayer wiecznie żyły. A drugi obok niego kolega taki, powiedziałabym, bardziej na młodego LL Cool J'a zrobiony. Także miks totalny obowiązuje. Dokładnie. Ale takie były lata 80. i 90. I wydaje mi się, że też jednak od paru lat pojawiają się książki, czy książki stricte naukowe, jak Tylnymi drzwiami profesora Kochanowskiego o czarnym rynku w ogóle w PRL-u. Czy pojawiają się książki reporterskie, których ja zresztą korzystałem też w kwestii różnych szczegółów i w posłowie o je wymieniam. Różne książki, które pokazują, że to nie było tylko tak, że była solidarność. I puste półki. Tylko, że byli też ludzie, którzy usiłowali w tym świecie jakoś marzyli o lepszym życiu, o zachodnim życiu oczywiście, tylko że, jak się okazuje z książki, droga do tego lepszego zachodniego życia czasami biegła dookoła, czyli przez wschód.
I ja też tak zapamiętałem jednak tę epokę, że z jednej strony są te właśnie takie ruchy nonkonformistyczne, bo nie tylko punkowe, ale też ekologiczne. W książce jest postać starszej siostry Radka, bohatera, która uczestniczy właśnie w ruchu Wolność i Pokój, tak? I takiego typu sprzeciw, który nie był już stricte solidarnościowy, bo bardzo często te młode organizacje się w ogóle odcinały od staruchów z Solidarności i miały jakby zupełnie już jakąś inną wizję problemów na przykład, tak? Jakby problemem było wojsko, problemem była elektrownia atomowa w Żarnowcu i tak dalej, tak? A jakby z jeszcze innej strony pojawiały się te wszystkie działania odgórne, działania władzy, które miały ludziom dać jakąś rozrywkę i stąd na przykład właśnie ten festiwal w Sopocie i tego typu wydarzenia, a później mamy już z kolei pod koniec rząd Rakowskiego i te etapy reformy, więc mi się wydaje, że to jest te lata 80. to jest taki ląd jeszcze do odkrycia i do opisania. Rzeczywiście też mam wrażenie, że transformacja, właściwie mówienie o transformacji w liczbie pojedynczej jest błędem o tyle, że chyba tych transformacji było tyle, ile polskich domów, rodzin i wkładu osobistego w tą bardzo społeczną i zbiorową historię. Zanim poprosimy Grzegorza o pierwszy fragment, który bardzo jest właśnie o tej niezwykłej miksturze polityki, namiętności, marzeń, ograniczeń, twardego socrealu i jednak młodzieńczych ideałów, bo powiedzmy rzecz nieoczywistą, no, rozmawiamy po raz pierwszy, książka jest od dziś w sprzedaży, to jest opowieść o ludziach młodych przede wszystkim, o ludziach, którym to, co się udaje, udaje się na przekór, o ludziach, którzy bardzo pragnęli innego życia niż to, które im najbliższa rzeczywistość oferowała. Ale ustalmy jeszcze drobne fakty. Grzegorz, wy byliście w tym liceum, to wy byliście subkulturowo w tych samych światach z Maksem, czy nie? W takim sensie właśnie muzyczno-ideologicznym, mieliśmy bo taką, to było bardzo ważne przecież wtedy. Taką jedną mieliśmy subkulturę wspólną. No w zasadzie tak, no wydaje mi się, że w ogóle mam wrażenie, że nasze liceum było dość anarchistyczno-punkrockowe i nawet jeżeli ktoś nie miał dreadów i rokezów i kolczyków w nosie, to właściwie my wszyscy światopoglądowo byliśmy bardzo antysystemowi i wstrętni wtedy. Tak było. I po tym wstępie, to poprosimy może Grzegorzu o przeczytanie nam pierwszego wybranego przez Maksa fragmentu Prince Polonia. Narracja Radka. PRL, NRD. Janek zagwizdał na palcach jak członek małego sabotażu Armii Krajowej. Oficer zbladł, a mój nowy kolega z paroma innymi chłopakami zaczęli krzyczeć Genosse Sturmbannführer. Połączyli socjalistyczny niemiecki zwrot towarzyszu z nazistowskim stopniem wojskowym, który znali z filmów. Facet mienił się na twarzy wszystkimi kolorami, zbaraniał i zszedł ze sceny. W ten sposób zakończyła się część oficjalna. Zespół muzyczny podłączył gitary, wniesiono więcej piwa. Janek podszedł i przyjaźnie klepnął mnie w plecy. Widzę, że handlarz to z ciebie żaden, za to niezły wywrotowiec. Wydawało mi się, że tak trzeba. Nie bądź dzieciak, na obóz studencki przyjechali właśnie tacy mądrale i gadali o strajkach. Niemcy wszystkich sznela natychmiast odwieźli z powrotem do Polski. Ja wolze gut. A ja mam tu sprawy do załatwienia. Ja jestem nisza drobnokapitalistyczna. Zainwestowałem i musi się zwrócić. Pamiętam, że powiedział nisza. Zabrzmiało dziwnie. Janek łapał różne wyrażenia z telewizji i gazet, a potem powtarzał jak mantrę. Te bursztyny z mojego plecaka? Jasne, roześmiał się. No ale to nie głupio tak? Na handel? Ej, kolego, każdy pamięta Czarny Czwartek. Nie bądź taki patriota. Właśnie dlatego trzeba wykiwać system. Grudzień 70? Mieliśmy wtedy przecież po kilka lat. Nie byłem z rodzicami pod płonącym komitetem centralnym. Matka pilnowała mnie w domu i bezskutecznie usiłowała skontaktować się z ojcem pływającym gdzieś na statku. Grudzień był 13 lat temu, zginęło 16 osób. Liczyć to ja umiem.
11 lat później też był grudzień, grudzień stanu wojennego. I co? I chuj. Teraz trzeba robić inaczej. Ale jak? Po swojemu, indywidualnie, kapitalistycznie. Tobie nikt nie powiedział, jak to się robi na Dzikim Zachodzie? Jakżeś się uchował? Chodzimy przecież do tego samego liceum. Ty jesteś z trzeciej A, tak? Teraz już właściwie z czwartej. A ty jesteś z D. Tak. D jak deprawacja. A jak początek alfabetu. Ale nic nie zaczyna się na A. No chyba, że alkohol. Ale na tym się nie znacie, humaniści, co nie wiedzą, ile kosztuje Nivea u nas, a ile u szkopów. No, mówią też, że D jak dupa, koniec, kropka, najgorsza klasa w szkole. No i tak mniej więcej gadaliśmy. W liceum oddziały konkurowały między sobą. Wspominam to z sentymentem. Albo, że D to najlepsze dupy w szkole. Ja ci jeszcze pokażę wyższość stylu czwartej D. Nauczę cię, będę twoim mistrzem z klasztoru Shaolin. Patrz, jak robię kung fu tym Niemkom. A po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie. Janek stuknął piwem w moją butelkę i wrócił do swojego stolika. Właśnie wnoszono kolację. Parujące kawałki golonki od zapachu kręciło się w głowach. Teraz mi wstyd, że wszyscy rzuciliśmy się na niemieckie żarcie. Jadłem, aż mi się uszy trzęsły. I przyglądałem się z zazdrością, jak mój nowy kolega bajeruje niemieckie koleżanki. Po godzinie tańców i piwa wyszedł z upatrzoną ofiarą. Nie rycz, mała, nie rycz, ja znam te wasze numery. Chociaż nie byłem fanem Franka Kimono, zazdrościłem Jankowi. Na modela by się nie nadał, ale mógł się podobać dziewczętom. Cygańska uroda, brunecik wieczorową porą. Poszedłem spać na zbiorową kwaterę, którą dzieliłem z innymi frajerami. Lepsze cwaniaki załatwiły sobie oddzielne pokoje i tam baraszkowali z niemrami. I tak w powieści Prinz Polonia poznajemy, właściwie zawiązuje się znajomość Radka, młodszego przede wszystkim duchem i wyobrażeniami o świecie bohatera z Jankiem, który jest... Ja mam wrażenie, że to są takie dwa duchy, że Radek jest duchem romantycznym Polski, idealistą, a Janek reprezentuje postawę Polak potrafi, czyli ten po prostu taki cwaniacki pragmatyzm. Oni mają w dalszym toku tej opowieści bardzo różne marzenia, bardzo różne pragnienia. Współpracują, w jakimś sensie się przyjaźnią, ta relacja się rozwija. Dlaczego w ogóle opowiedziałeś tę historię, do której doszedłeś jednak od strony... realistycznej, do strony non-fiction. Dlaczego zdecydowałeś się opowiedzieć o tym czasie poprzez taką właśnie podwójną figurę męskiej przyjaźni i jak sobie wymyśliłeś te dwie dość moim zdaniem symboliczne postaci? Znaczy, absolutnie całkowita zgoda, że Radka było mi łatwiej konstruować, ponieważ on ma wiele ze mnie. Oni się poznają na młodzieżowym obozie pracy w NRD, co trzeba też dodać. Są ze Szczecina, więc też ich stosunek emocjonalny do kwestii niemieckiej jest też trochę inny jednak niż nasz w Warszawie, dużo bardziej skomplikowany i nie tak jednoznaczny. Zresztą ta szczecińskość na tym poziomie takim tożsamościowym i historycznym się tam też w tle regularnie pojawia. Natomiast rzeczywiście Radek myślę, że jest trochę mną w tym sensie, że jest marzycielem, który szuka dla siebie jakiejś przestrzeni, a ponieważ jest młodym chłopakiem, więc jest ciągle w zasadzie jakoś tak targany w różne strony, równolegle po tym obozie pracy zakłada w liceum zespół. Zresztą ta książka jest też tak budowana, to pewnie zauważyłaś, że czasami te relacje są sprzeczne jednak, to znaczy, że mamy fragmenty pisane przez Radka, który mówi, jakby opowiada coś, a potem mamy narrację, której Janek opowiada i opowiada inne rzeczy. Znaczy mówi, nie, ale to było inaczej, halo. Natomiast wydaje mi się, że Janka z kolei zbudowałem na tym, kim nie jestem w największym skrócie. Ale też, tak jak wspominałem, że na przykład
w Szczecinie poznałem takie osoby, które pojechały do Indii, handlowały i miały różne przygody. I też tam poznałem takich dwóch fantastycznych ludzi, których serdecznie pozdrawiam, którzy też mam wrażenie, że byli trochę taką parą. To znaczy, że jeden z nich był bardziej tym, który umie liczyć i umie się zorganizować, a ten drugi był bardziej marzycielem. Więc też to, i wydaje mi się, że często w biznesie, bo oni jednak się zajmują biznesami na taką skalę, jaką się da w tym czasie, w tej przestrzeni, ale są jakoś tam, robią interesy, więc wydaje mi się, że jakby często w biznesach tworzą się takie pary trochę, tak? I w tego Janka starałem się dać te różne teksty, które znałem, właśnie tak jak ten tekst Nisza drobnokapitalistyczna, który się wtedy zresztą pojawiał rzeczywiście w obiegu, a w Radka siebie. I trochę próbowałem chyba wyobrazić sobie siebie samego w takiej sytuacji i rozterki, które bym miał, bo tam też jest oczywiście tak, że Radek nie od razu wchodzi do końca w te wszystkie sytuacje przemytnicze, tylko ma różne wątpliwości, tak jak ja bym miał, ale ja przede wszystkim jestem pisarzem i dziennikarzem, więc nie zajmowałem się taką praktyką. To jest taka opowieść, mam też poczucie o tym, że wielkie przemiany gospodarcze, ustrojowe, pękanie starego świata i narodzin nowego właściwie złapały ludzi w bardzo różnym momencie życiowym, bardzo różnych ludzi, że właściwie przyszedł jakiś wielki nurt zmiany, no jednak ogromnej, nie tylko politycznej, i ona chwyta tych dwóch bardzo różnych chłopaków. Jeden z nich, Janek, myśli właściwie głównie o tym, jak zarobić, jak się wzbogacić, myśli o wygodnym życiu i jest takim, myślę, uniwersalnym symbolem Polaka kombinującego, który jakby widzi dla siebie dużo szans, chociaż też zupełnie zaskakująco oczywiście potoczą się ich losy. Natomiast Radek mówi cytatami z Konrada, marzy o podróżach, marzy o świecie i on dla siebie w tym przełomie widzi zupełnie inną szansę. I jest, można chyba powiedzieć, nieco bardziej czysty w swoich intencjach i chyba bardziej otwarty w tym, że nie wie, dokąd go ta wielka historyczna zmiana zaprowadzi. Bo to jest tak, że jeden z nich ma plan, a drugi nie. Drugi ma chyba dużo pytań w głowie. No i być może świat się dzieli na tych, którzy mają plan i na tych, którzy mają za dużo pytań. I to jest jakby, i to jest wciąż aktualne, tak? Ale wydaje mi się, że nie wiem, czy planowałaś to już w tym momencie, ale trzeba wspomnieć o Magdzie, no, dlatego że... Dlatego, że proszę Państwa, tam jest trzecia postać, czyli Magda, Magda K. I tutaj ta Magda naprawdę dla mnie też jakby inspiracją dla mnie zarówno była postać Magdy K. z piosenki Perfektu, ale też mogę powiedzieć zupełnie szczerze, że inspiracją dla mnie była Magda, która pojawiła się u mnie w szkole. Też to nie było o liceum, tylko to była podstawówka. Ale kiedy mniej więcej byłem w 8 klasie, to nagle na planecie naszej szkoły podstawowej numer 292 imienia Władysława Sikorskiego pojawiła się Magda właśnie, która przyjechała z placówki, tak jak ta postać w książce. I kiedy pojawia się w jakimś układzie towarzyskim, pokoleniowym, szkolnym nowa postać, to są oczywiście dwie możliwości zazwyczaj, tak? Albo ona się stanie jakimś kozłem ofiarnym i jakby wobec niej się skieruje jakiś rodzaj agresji, albo odwrotnie. U mnie w szkole było tak, że ta Magda, myśmy się po prostu wszyscy w niej zakochali i wszystkie chłopaki zwariowały i usiłowały ją poderwać i założyliśmy zespół w szkole. Tak jak, żeby ją w sobie rozkochać, dodajmy, po tak, to się zakładało zespoły muzyczne. I tutaj jest też tak, to znaczy pojawia się ta Magda i też różne sytuacje, które się dzieją, one z jednej strony wynikają z tego, że jeden z tych bohaterów jest romantykiem, a drugi stąpa twardo po ziemi, ale też z tego, że jest jeszcze ta dziewczyna, no, którą oni po prostu chcą zdobyć. Tak? Chociaż to jest powieść jednak w jakimś tam sensie chłopacka, i tutaj wielkie moje ukłony też dla takich osób, które ją czytały na poziomie powstawania, między innymi moi dwaj koledzy ze świata filmowego, ale zupełnie różni, robiący zupełnie inne kino.
Jeden to Robert Bolesto, czyli scenarzysta filmu Córki Dancingu między innymi, a drugi to Łukasz Barczyk, czyli dwa kompletnie różne bieguny. I Robert Bolesto jako specjalista od fantazji powiedział kiedyś tak, że fantazja, która zostaje zrealizowana, staje się koszmarem. Tam nawet zresztą to zdanie. Nie ma nic gorszego od spełnionych marzeń. Dokładnie. I w związku z tym ta trzecia postać, ta Magda, ona jest w tej książce fantazją. To znaczy tutaj ty proszę nie oczekiwać. Ona się pojawia w dosłownie trzech scenach. Czy może nawet inaczej. Ona się pojawia w jednej kluczowej scenie, która powraca przez książkę w kolejnych odsłonach. I pojawia się oczywiście w kontekście grandy finale. Natomiast ona jest raczej tą, na której te chłopaki projektują swoje marzenia, też oczywiście swoje marzenia o lepszym życiu. No właśnie, bo Magda właściwie nigdy nie chodzi tylko o dziewczynę, prawda? Tylko o wszystko, w co się w nią jakoś wpisuje. To zanim nam powiesz, co ona symbolizuje, Grzegorzu, czy byś nam Magdę przybliżył? Ona jest we fragmencie trzecim opisanym, planowaliśmy ją później, ale... A na drugim, dobrze, czyli ja jednak przewidziałam, że Max nie wytrzyma i będzie zaraz o dziewczynach. Dobrze, poznajmy trochę bliżej Magdeka. Skoro wreszcie pytasz, a nie tylko chcesz mnie poderwać, skoro chcesz naprawdę mnie poznać, tak? Powiem ci, dlaczego taka jestem. Nie przez matkę, nie dlatego, że zostałam tylko z ojcem. Tam, gdzie byliśmy, miałam chłopaka, tuż przed naszym wyjazdem. Nie chciałam wracać do Polski, a musiałam. Piszemy do siebie listy. Od roku? Tak. Nie wierzysz? No ciężko uwierzyć. Zapomina się. Ja nie zapominam. I nie zapomnę też ojcu, że musiałam wrócić do Szczecina. Nigdy tu nie wrócę, nawet Rolls-Royce'em. Roześmiała się sztucznie. Jemu nie było do śmiechu. Sorry, Janek. Jesteś fajnym chłopakiem, wiem. To nie twoja wina. O, jakoś mi to nie pomaga. Pożegnajmy się chociaż. Jeden całus? Uznał, że musi wybłagać cokolwiek. Haczyk, na który za godzinę, może dwie, zanim skończy się impreza, wyciągnie więcej. Chciał ją pocałować tak, żeby później, po większej dawce alkoholu, zapragnęła powtórki. Dzieciak z ciebie, skomentowała, ale uśmiechnęła się i położyła mu palec na ustach. A co na to powie twój kumpel? Radzio? Co zrobią Radek, Maciek i Bodzio, jeśli pocałuje właśnie ciebie? Zabiją cię za to. Znów się zaśmiała, tym razem naturalnie. Jan miał już dosyć tych jej uśmiechów. Starał się mówić beznamiętnie. Trudno, wkraczamy w czasy wolnej konkurencji. Oj... Żebyście wy wiedzieli, jak naprawdę wygląda ta wolna konkurencja. Ja już widziałam na zachodzie. Nic nie wiecie. Naiwni jesteście. A ty taka doświadczona. Jan zaczynał być zły, bo żebrał o tego całusa zupełnie nie w swoim stylu. Swoje przeżyłam. A to widziałeś? Wiedziałeś o tym? Nagle wzburzona Magda podciągnęła ręka w bluzki. Zobaczył sznyty tuż poniżej łokcia. Nie znał się na samookaleczeniach, to nie była jego bajka, ale rozumiał, że były głębokie, choć na pewno nie zagroziły życiu. Magda wydała się podobna do jego matki, ale odegnał tę myśl i spytał poważnie. To przez tego chłopaka? Janek, wywieszaliście języki, a ja całą jesień i zimę płakałam. Nic nie widzieliście, bo nie chcieliście nic zobaczyć. Przyjechałam z Westu, mam długie nogi i tak dalej, pachnę Chanelem, a nie zielonym jabłuszkiem, więc dostaliście świra. W Magdzie też wzbierała złość. Dziwisz się? Popatrz dookoła. Komuna, syf, malaria, nie udawaj niewiniątka. Sama mówisz, że wiesz, jak na nas działasz. No wiem, i co z tego? To znaczy, że mam się, kurde, z wami wszystkimi bzykać? Czy ja tu nie mam nic do powiedzenia? A wam się należy, bo żyliście w komunie? Dobra, dobra, wyluzuj. Nic się nikomu nie należy. No, to akurat wiem, że muszę wszystko sam wywalczyć. Nikt mi nic nie da. Wiem, tylko że ja cię kocham. Spojrzał bardziej błagalnie, niż by chciał.
Nie widział swojej miny, ale na pewno wypadł żałośnie. Aha, tu żeście się zabunkrowali. Na balkon wpadła Grażyna. Madzia, musisz zejść na dół. A co, rzygają już na kanapę? Tak szybko? Nie, tylko te panczury, co ich zaprosiłaś, chcą się bić z kolegami Bodzia, albo odwrotnie. W sumie, skoro jest tu Janek, spojrzała wyzywająco na smętnego Romea, on może byś coś zrobił. To wszystko twoi kumple. Jasne, już idę, powiedział z rezygnacją. Grażyna ruszyła z powrotem, Magda za nią, ale spojrzała jeszcze na Janka i posłała mu delikatnego buziaka w powietrzu. Chcąc, nie chcąc, poszedł za dziewczynami na dół. Mogę, dziękujemy. Mogę skomentować tylko, bo to jest w ogóle, jeszcze jak Grzesiek to czyta aktorsko, to ten Janek jest jeszcze śmieszniejszy niż myślałem. Znaczy, no jest naiwny strasznie. Ale bo dwa sformułowania mi tak aż mnie zaskoczyły, chociaż są w mojej książce. Znaczy słowo bzykać i słowo całus. Ale chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że zarówno jak ja to pisałem i potem jeszcze jak z Magdaleną Jankowską, najlepszą redaktorką na świecie, pracowaliśmy nad ostateczną wersją, to bardzo często potrafiliśmy się spierać dwa dni o jedno słowo z jednego prostego powodu. Dziś nikt by nie powiedział bzykać, ani nie powiedział całus, tak? Tylko by użył, myślę, bardziej dosadnych określeń. Tak? I one, nawet jak ja to teraz słyszę, to muszę właśnie przypominać, że to jest 84 rok. Tak? I z Magdą żeśmy bardzo długo, ona ma niesamowite oko i wiadomo, że to jest też taki etap pracy, kiedy autor już trochę ma dosyć w zasadzie i jest gotów nawet jakieś rzeczy puścić. Ona mówiła, Max, ale ja pamiętam te czasy, oni by nie mogli użyć słowa tego, tak? Tylko oni by, że to musi być coś bardziej delikatnego, tak? Czy tak samo ten całus. I tam było w tej książce strasznie dużo roboty ze znalezieniem języka, bo też my nie do końca pamiętamy ten język. Ja też na przykład przyznaję, że jak pisałem, to przeczytałem bardzo wiele książek takich popularnych z lat 80. jakichś takich młodzieżowo-przygodowych. Już bym nawet nie wymienił w tej chwili tytułów, bo one mi się trochę zlewają, ale też oczywiście to są jakieś języki literackie, tak? Jakiegoś tam Niziurskiego, no, tego typu autorów, bo akurat chyba nie jego, ale jakby szukałem tej granicy, co można było wtedy powiedzieć, nie tylko nawet w sensie cenzuralnym, tylko w sensie obyczajowym, co było przyjęte, a co nie. I rzeczywiście wiele było takich bardzo konkretnych, pojedynczych słów, które zmieniliśmy, bo uznaliśmy, że one wtedy by nie mogły paść. No szczególnie, że akcja tej książki jest bardzo silnie powiązana właśnie z przeżywaniem subkultur, muzyki, popkultury, prawda? Więc to rzeczywiście cała rzeczywistość jest zakodowana w pewnych powiedzonkach, ale też rzeczywiście być może w pewnej słodyczy czy delikatności języka, jakiej dzisiaj już nie doświadczamy. Ale powiedz proszę, bo poza tym, że Magda przewija się przez całą książkę i los się też toczy w sposób zaskakujący, pozwala ci ta figura trójkątna dwóch mężczyzn i ich wyobrażonej, upragnionej kobiety, która jakoś napędza ich relacje, ich wybory życiowe, która też powoduje między nimi napięcia, więc niewątpliwie ja zdaję sobie sprawę, jak ważna ona jest dla literackiego biegu tej książki, ale chciałam cię zapytać, co ona symbolizuje, bo ja czytając tę powieść miałam poczucie, że ona jest taką chodzącą personifikacją Europy, świata, lepszej przyszłości, to znaczy absolutnie wszystkiego, o czym dwóch młodych facetów w połowie lat 80. mogło marzyć, a czego w danym momencie nie mogło mieć i z czego de facto dostało ogromnego kopa do robienia rzeczy zupełnie w sumie niesamowitych, brawurowych. Tak, tak. No, ja myślę, że ta Magda z kolei S, o ile dobrze pamiętam, która się pojawiła u mnie w podstawówce, też była taką właśnie postacią. Dlatego też tam się pojawia to, co ona mówi. Mówi nawet o tych zapachach, dlatego że ponieważ oni już zaczynają handlować, więc pojawiają się jakby kwestie tych perelowskich jakichś wyrobów perfumopodobnych, ale pojawia się też jakiś baduwit i pojawiają się jakby tego typu odniesienia, więc nawet to, czym pachnie kobieta, jest od razu już nie tylko zapachem tej kobiety młodej w
tym wypadku, ale jest jakimś właśnie zapachem wielkiego świata, jest zapachem marzeń, tak. Jest taka scena, która z kolei bardzo, bo powiedziałaś i słusznie, że to jest książka rozpięta między Szczecinem, Delhi a Singapurem, co też było dla mnie ważne, żeby była powieść, której Warszawa nie będzie najważniejsza. I zrobiłem to z wielką satysfakcją jako warszawiak. Właściwie trochę się mszcząc na Warszawie, bo tam są też to, co oni ze Szczecina sądzą o Warszawie wtedy, ale jest taka scena w hotelu Victoria, hotelu twoich snów, jak śpiewało Kombi, czyli tej przystani luksusu, tego innego świata, która z kolei bardzo wiele zawdzięcza mojemu researchowi filmowemu, bo się okazało, że jest bardzo wiele filmów po prostu, które mają sceny nakręcone, na przykład w Wiktorii, jako tym właśnie luksusowym miejscu, więc to było wykorzystywane. I tam też jest znowu kwestia tego, że oni wchodzą i ponieważ oni już handlują, to oni wiedzą, czym pachną, czym pachnie przestrzeń, tak? I potrafią rozpoznawać zapachy. I oczywiście, że tak. I kiedy oni pierwszy raz w ogóle słyszą o Magdzie, jeszcze zanim tuż przed początkiem roku szkolnego, to wiadomo, że ona jest jakąś obietnicą. Ona jest jakąś obietnicą. Tam się pojawia chyba takie określenie społecznego aerobiku, czy tam w odniesieniu do Jane Fondy, bo to jest też przecież czas aerobiku jeszcze. Czyli nagle pojawia się konkretna osoba, która uosabia wszystko to, co jest w tych czasopismach, co jest istotne w książce, że ona przywozi ze sobą pismo Bravo i ona też, znowu trochę wracając do tej kwestii języka i seksualności, bo tam też jest jeden z jej głównych problemów, to jest to, że ona trochę udaje, że jest dziewczyną z Bravo, a tak naprawdę to oczywiście nie jest, bo ona też gra. Oni grają przed nią, tak jak to było tutaj słychać. Ona gra przed nimi i jest tą statuą wolności. No tak, ona jest rzeczywiście obietnicą tego, że może być inaczej. Chociaż ja też jej postać odczytuję, bo ona jest w pewnym sensie taką wyrocznią czy przepowiednią, bo ona już coś wie o tym świecie, o tym, co dla nich uosabia, ale wydaje mi się, że choć ona tutaj akurat w scenie czytania przez Grzegorza wręcz dosłownie to mówi, jest taką przestrogą, że tam nie będzie po drugiej stronie tęczy, też jest rzeczywistość, ale wydaje się, że dla tych młodych mężczyzn jest zdecydowanie za wcześnie, żeby oni mogli w takie ostrzeżenia wierzyć. Powiedzmy sobie szczerze, ona jest kobietą, jest bardziej, ma inteligencję emocjonalną, oni są dosyć głupi przy niej, nie? Tak to jest. No. Ja chciałam ciebie zapytać, bo myślę, że jest taki moment, w którym powinniśmy chyba wyjaśnić też czytelnikom, jaka jest relacja między prawdą w rozumieniu non-fiction, a prawdą literacką w tej książce. Dlatego, że za chwilę będziemy się zresztą z powodu Magdy, tych dwóch szarpniętych pewną namiętnością do lepszej przyszłości mężczyzn, rusza za granicę, daleką granicę. Powiedzmy proszę, jaka jest tutaj ta relacja, dlatego że ja czytając tę książkę, mimo pełnej świadomości, że czytam fabułę, no, wierzyłam we wszystko, co czytam, czego mogę ci gratulować, ale na pewno kryje się w tym też pewne zagrożenie dla autora takiego jak ty, czyli człowieka wielu książek reporterskich. To moja pierwsza książka, mój debiut Masala, to była książka o mnie, ale pisana w trzeciej osobie. Sturm und Drang, próba znalezienia jakiejś formy, debiut, niepewność, jak w zasadzie pisać. Moja druga książka, dziś trochę zapomniana, aczkolwiek w annałach prozy minimalistycznej jest wymieniana, ponieważ to jest taka cienka powieść pod tytułem Apokalipsa, była powieścią. Rozgrywała się we współczesnej Warszawie i była fikcją, to była moja druga książka. Tak? Oczywiście ona też cierpiała na te wszystkie bóle, które i problemy, i wady, które mają drugie filmy, drugie książki i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ja się mogę się teraz chyba do tego przyznać szczerze, że ja się po Apokalipsie trochę wystraszyłem fikcji. Tak? To znaczy to, że pisząc fikcję wkłada się tyle swoich jednak emocji w budowaniu bohaterów, spowodowało, że ja jakoś się trochę chyba przestraszyłem tego, że to jednak niby ci bohaterowie, ale że tam jest tyle ze mnie.
I się wycofałem też jakby miejsca, którymi się później interesowałem, czyli Stambuł, czyli Pakistan, one jakoś też no, prowokowały jakoś do sytuacji reporterskich. Wydawało się, tak jak w wypadku Pakistanu, jest dwóch bębniarzy wpijanych Bogiem i że to jest reporterska sytuacja. Tak? Natomiast ja powiem szczerze i zresztą znowu nie będę wszystkiego zdradzał, ale ci, jak przeczytacie państwo, a jak ty, Paulina, czytałaś, tam są nawet takie dosyć wprost sytuacje, kiedy jeden z bohaterów, Janek, musi przeczytać pewien słynny reportaż, nie będę wymieniał który, i w zasadzie jest przekonany, że to jest powieść. Kiedy się dowiaduje, że to jest reportaż, mówi, ale jak to nie w ogóle? Zresztą i mówi, jakie to ma w sumie znaczenie, tak? Jakie to ma, kurcze, znaczenie, czy to jest fiction, czy non-fiction? No a ma? No, no. Ja ci stawiam to pytanie, czy ma? No właśnie, nie. No i powiedzmy, ja... że chodziło o Kapuścińskiego. Chodziło oczywiście o Kapuścińskiego, bo o kogoś by innego, tak. Ale ja powiem szczerze, oczywiście cały czas z wielkim szacunkiem dla autorek również reportaży takich jak ty i wszystkich innych i kolegów i tak dalej, którzy piszą takie rzeczy. Ja miałem po prostu podziurki w nosie reportaży. Znaczy jakby poczułem, że to jest coś, co mnie kompletnie ogranicza, że to nie daje mi w ogóle możliwości pisania wręcz, tak? Znaczy, że to jest jakby, że ja muszę ciągle się zatrzymywać. W wypadku tej historii konkretnie, żeby już zapowiedzieć to, że ona się przenosi w związku z Przemytem i to jest kolejny wielki wątek tej książki, czyli kwestia Przemytu. Robiąc wystawę z Jankiem Simonem, sklep polsko-indyjski Prince Polonia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w Indiach, w Bombaju i w Szczecinie, stykając się z osobami, które albo bezpośrednio przychodziły, albo przychodziły na oprowadzania tak zwane kuratorskie, my tam żeśmy opowiadali, tu himalaiści testują szlaki przemytu, a potem się pojawiają magnetowidy, a potem pojawia się złoto i tak takie osoby starsze ode mnie tak puszczały oko i potem na przykład podchodzi i mówiły, tak, tak, panie Maks, wszyscy to wiemy. Oczywiście, że wszyscy to wiemy, tylko wolimy o tym nie mówić. I ja wtedy już mając pomysł, żeby coś o tym napisać, czyli bo to jest też jakby kwestia, dla mnie to jest trochę kwestia środków artystycznych. Znaczy, ja pracowałem wielokrotnie jako kurator wystaw, kiedy coś się opowiada obrazami. Pisałem książki reporterskie, gdzie się opowiada faktami jakoś tam. I też na różne sposoby współpracowałem ze światem filmu, w którym się opowiada obrazami, aktorami, światłem, wszystkim. Tak? I po prostu poczułem, że ta historia wymaga jakiegoś innego środka, tak? I kiedy te osoby przychodziły, a potem na przykład zaczynały pisać e-maile, albo się okazywało, tak jak przed moją książką się ukazała książka Byłem przemytnikiem w Indiach Cezarego Oborowego, czyli już te opowieści też przemytnicze zaczęły jakoś tam wychodzić na powierzchnię, ale ja na przykład miałem poczucie, że wielu z tych ludzi, których poznałem, którzy mi opowiedzieli swoje życie, swoje też te sytuacje, kiedy łamali prawo, że reportaż, to byłoby to, że ja musiałem tak, oczywiście zmienić ich imiona, oczywiście zmienić całe tło, bo to, że się, wiesz doskonale, że jak się zmieni imię, to nie wystarczy przecież, tak? No bo można człowieka poznać po jakimś opisie zewnętrznym, po tym, czym się zajmuje i tak dalej. Jakby, i że w zasadzie, żebym ja był jako reporter, ponieważ ja uważam, że reporter no, ma tą odpowiedzialność, tak, wobec tych ludzi, których opisuję, musiałem tyle zmienić, tyle wyrzucić w zasadzie, że nic by nie zostało praktycznie. Więc już na tym etapie tych spotkań w Muzeum Sztuki Nowoczesnej pomyślałem, muszę to zrobić inaczej, tak? I napisałem powieść w związku z tym, ale która jest oparta na historiach ludzi, których poznałem, na tych wszystkich ikonografiach i tak dalej, i tak dalej. No to jest ta część opowieści, która, muszę powiedzieć, robi naprawdę ogromne wrażenie, bo Max tak mówi o tym może dosyć pobieżnie, ale tutaj czuć lata rozpoznawania tej historii i czuć drobiazgowość twojego researchu i też taką precyzyjną znajomość rzeczywistości. Ja to najbardziej czułam oczywiście w kawałkach o Pachargandziu, chociaż Singapur też trochę znam, to
to niewątpliwie Pachargandzie jest takim miejscem, którego no, polscy podróżnicy do Indii nie mogą nie znać. Powiedzmy trochę o tym, co to jest za miejsce, zanim nas Grzegorz przeczyta. Tak, powiedz, nie, zrób nam takie drobne wprowadzenie, bo to nie jest takie oczywiste i boję się, czy my wszyscy poczujemy to, jak Grzegorz nam będzie tę scenę czytał. Co to właściwie jest za miejsce, co to było za miejsce w latach 80., bo ono się też bardzo zmieniło. Tak. No, na sali jest parę osób, które wiedzą jednak, co to ale jest. Ale nie wiemy, Pachargandż, ale ponieważ są zasłonięte te osoby, więc nie możemy nic tutaj ujawniać. Ja myślę, że Pachargandż, chyba zgodzisz się ze mną, no to jest ta, ja to chyba zresztą w Masai tak nazwałem, komora dekompresyjna. Znaczy to jest ta taka śluza, przez którą się przechodzi. Problem jest taki, że niektórzy zostają w tej śluzie i wydaje im się, że są w Indiach, a są na Pachargandżu, a Pachargandż to jest ta mieszanka Indii i Zachodu, która umożliwia nam jakąś wstępną aklimatyzację i na przykład pierwsze problemy żołądkowe, ale jest w samym centrum Delhi, przy dworcu kolejowym, jest dzielnicą, jest wielkim bazarem, dzielnicą hotelików, tanich lodż. Ja też zresztą, jak byłem pierwszy raz w Indiach, to tam oczywiście spałem i ty chyba też, na początku przynajmniej. Wielokrotnie. Nie. Wielokrotnie, no właśnie. Tylko rzeczywiście z Pachargandżem jest tak, no to jest trochę, nie wiem jaki byłby odpowiednik warszawski, no czy, ja wiem jaki byłby krakowski, Kazimierz, tak, Kazimierz Krakowski, to jest taki powiedzmy odpowiednik, tak, czyli że niby jesteś w Polsce, niby jesteś w Krakowie, ale to jest dzielnica tak turystyczna i tak pełna już hosteli, że jednak nie jesteś tak naprawdę w Polsce, tak, jesteś właśnie w czymś takim wymieszanym. Ale też Ja też na przykład, jak pierwszy raz byłem w Indiach, to ta książka się też w ogóle jakby zaczyna w tak naprawdę jakby moje myślenie o niej w 99 roku, kiedy w Indiach na Pachargandżu ktoś się mnie zapytał, a jesteś z Polski, więc czy przywiozłeś kryształy na sprzedaż albo aparaty Zenit, na co ja powiedziałem, ale w ogóle o co chodzi, bo byłem już z innego świata i byłem z innej epoki, ale ślady tego, że skoro się pojawia Polak na Pachargandżu, no to no, musi jakoś finansować tą swoją wyprawę, tak? I dla mnie też, i z Jankiem Simonem nagraliśmy na Pachargandżu Rakesha Arore, który nas oprowadza po Pachargandżu, to jest dostępne na YouTubie, i mówi po polsku po pierwsze, a po drugie mówi tak, to tutaj był sklep u Miśka, który występuje też w książce. Tutaj hotel Relax, proszę bardzo. Tu oczywiście, bo też może to warto w którymś momencie powiedzieć, że Prince Polonia to była nazwa hotelu. To nie jest to, że ja szukałem odpowiednika batonika, tylko to był hotel, który się tak nazywał. I ja miałem długo chyba tak, że Pachargandż odrzucałem, to znaczy uciekałem z niego też. Też dosyć szybko już miałem przyjaciół, więc jakby mogłem u nich mieszkać, a potem jakby pomyślałem, no dobra, ale co się w zasadzie kryje za tym aparatem Zenit, co się kryje za tą taką śluzą, którą rządzą prawidła handlowe. No i się okazało, że Polacy są tam znani od początku lat 80., co było oczywiście związane z tym, że pojawili się tam himalaiści, tak, najpierw, to znaczy to jest związane z wielką historią polskiego himalaizmu, kiedy Polacy z Afganistanu, przede wszystkim z Azji w ogóle środkowej się przenoszą po prostu w Himalaje, tak, przez Delhi. I muszą handlować, żeby wejść wysoko. I muszą handlować i nie rozumiem, dlaczego oni się tak trochę jednak tego wstydzą, ci himalaiści, no, bo czasami się przyznają, a potem się wycofują, mówią, ja nic nie wiem w ogóle. Może to jest temat na osobną książkę, która prawdopodobnie już powstaje. Ja przyjechałam na Pachargandż trochę po tobie. Chorowałam tam nieraz oczywiście i to jest takie miejsce, które myślę, że rzeczywiście jest mitotwórcze bardzo, jeśli chodzi o doświadczenie w ogóle tego kraju, ale lektura twojej książki i poznanie tej opowieści było dla mnie odkryciem jakby jednak tej palimpsestowej natury tego miejsca. Ja nie miałam wcześniej właściwie z tą historią styczności i kiedy ja tam zaczęłam przyjeżdżać, to już nie trafiałam na Hindusów mówiących po polsku. Grzegorz, pomóż nam i przenieś nas w lata 80. tam. Radek i Janek docierają na Pachargandż.
Narracja Janka, Indie. W Indiach też panował komunizm. Gorszy niż u nas. No bo jak wydobyć z nędzy miliard ludzi? Z drugiej strony ich był lepszy, bo mieli więcej wolności. Ale towarów brakowało tak samo jak w PRL-u, albo i bardziej. Dlatego całe to badziewie z demoludów schodziło na pniu. Rynek chłonął wszystko jak w Polsce. Tylko różnica była taka, że oni nie mieli żadnej własnej technologii, zero techniki i elektroniki. Za to mieli materiały i krawców. Tania siła robocza. W Delhi od razu zobaczyłem, że przylecieliśmy z drugiego świata. Tak się mówiło. A oni byli naprawdę trzecim, czyli w głębokiej, sorry, ciemnej dupie. Wyczucie mnie nie zawodziło. Gadając z chłopakami z Poznania i Bydgoszczy, wszystko skumałem. Zegarki z NRD, golarki z ZSRR, suszarki z Polski. Był popyt, bo nikt na miejscu nie potrafił robić takich urządzeń ani dobrego kryształu, o magnetowidach nie wspominając. Teraz już wszystko potrafią. Produkują może nie lepiej, ale na pewno taniej. Albo kupują z Chin za grosze. Ludzi zawsze dużo, nawet za dużo, a więc tani pracownicy oraz wielki rynek. Nie musiałem chodzić z hipisami do Towarzystwa Przyjaźni ani na jogę, czytać maszynopisu o duchowości od mamy Radzia, żeby zrozumieć. On się cały czas dziwował, rozdziawiał usta jak dzieciak, bo zobaczył życie w najtwardszym realu ekonomicznym. Realu cyfr, który, wciąż w to wierzę, pozwala na obiektywne zmierzenie się ze światem. Jest najbliżej zerwania zasłony Maji, zbliża się do prawdy. Nie, że marksizm czy jakiś liberalizm, po prostu konkret liczb. Gorszy niż medytacja, ale lepszy niż to artystyczne pitolenie na pewno. Te mechanizmy czarno na białym wyświetlają się, gdy poznajemy kocia zaraz z rana, a raczej koło południa, bo spaliśmy długo, odsypialiśmy, co nie? Obudziłem się, pamiętam jak dziś, zlany potem, kompletnie mokry. Otworzyłem okno i zaraz zamknąłem. Skwar zrobił się nie do wytrzymania. Hałas, smród walił do środka pokoju, choć w Delhi nie było smogu takiego strasznego jak teraz. Mycie wodą z wiadra i lepiej się czuję. Ale pić się chce okrutnie. Boję się tknąć wodę ciurkającą z kranu. Przed amebą mnie ostrzegano. U nas salmonella, a w Indiach ameba. Choroby narodowe, że tak powiem. Radi udaje, że jeszcze śpi. Boi się otworzyć oczy zasłonięte blond grzywką. Wychodzę z pokoju jak z kapsuły dekompresyjnej i zaraz jeden z pomagierów pyta. Czaj? Ty? Kiwam głową, odchodzi, długo nie wraca. Nie mam lokalnej waluty, tych rupii. Dolarami nie chcę płacić, nie jestem pewien, ile warta jest herbata. A pić się chce. Staję w drzwiach relaksu, rozglądam się. Wokół pełno ludzi, rowerowych riksz, starych samochodów, żadnych nowych aut. Nie to, co dziś. Oj, Indie się zmieniły. Na straganach było mniej kolorowo niż teraz. Ludzie na biało, jasno ubrani, ale i tak wrażenie chaosu. Wielka rzeka życia płynie w wąwozie między domami. Podchodzi do mnie kobieta z dzieckiem na ręku. Mister Money? Wyciąga rękę. Jestem ze Szczecina, a zostaję misterem i bogaczem. Nic nie dałem i może tym też od razu ściągnąłem złą karmę. Zawracam do środka, gdzie jest bezpiecznie, żebraków nie wpuszczają. Otwierają się drzwi do biura Kumara. Wychodzi Marek, ten z lotniska. Mówi, żeby wziąć mandżury, a on pomoże negocjować ceny z szefem. Idę. Radio już na nogach, razem na dół. A pić się chce. Znosimy wszystko, co mamy. W pokoju została jakaś baza na zmianę, ręczniki i szczoteczki do zębów. Dziękujemy bardzo.
Max, dwie rzeczy są dla mnie uderzające w ogóle w tym wątku i w tej historii. Z jednej strony to jest ta właśnie twarda realność cyfr i liczb. Bo wydaje się, że Indie jednak, przynajmniej pewnie w ostatnich 20 latach, one dosyć długo funkcjonowały jako ten baśniowy twór, jako to hasłowe Incredible India, jako taka nierzeczywistość, jednak magnetyzująca niematerialnymi aspektami. A ty nam opowiadasz tak naprawdę, że polskie wejście do indyjskiej rzeczywistości było bardzo twarde, bardzo prozaiczne, no od kulis i właściwie twardego małego handlu. Jak myślisz, jak się właściwie wytworzył ten późniejszy mit niesamowitych Indii, no który ty też masolą współtworzyłeś przecież? Tak, jestem współwinny, ale no, tak nawet, ale ty też jesteś współwinna swoją książką. Chyba rzeczywiście ja bym nie napisał Prince Polonia, gdyby nie to, że już miałem dosyć tego pitolenia, jak było tam powiedziane, o Indiach z kolei. No bo przecież powiedzmy sobie szczerze, no przecież to jest, no, to znaczy, okej, okay, że są jakieś, robiłem wywiad z takim menedżerem z Bombaju, tak powiem, Dolina Krzemowa Bombajska, który, okej, okay, że on jeździł w Himalaje medytować, tak samo jak biznesmen z prawdziwej Doliny Krzemowej właśnie chodzi i na jogę, ale to są jakieś dodatkowe rzeczy, no powiedzmy sobie szczerze, wszyscy liczą pieniądze, tak, czy w Indiach, czy w Polsce i muszą najpierw przeżyć, tak. Ambasada Indii w absolutnie świadomy sposób promuje Indię poprzez na przykład jogę i ten Światowy Dzień Jogi w tej chwili, a polskie kontakty z Indiami, znaczy pytanie, kiedy je chcemy zacząć, tak, bo oczywiście, że tam się zresztą pojawia krótkie odniesienie, Wanda Dynowska, II wojna światowa, która współpracuje z Mahatmą Gandhim i jest teozofką, ale później jest końcówka lat 50., kiedy Nehru przyjeżdża do Polski, są piękne zdjęcia, kiedy ogląda kopalnie na Śląsku, interesują go kopalnie, tak? I nasze wejście pierwsze to są inżynierowie, którzy stawiają kopalnie w Biharze, którzy stawiają elektrownie w Barauni i tak dalej, tak? Więc też te nasze kontakty powojenne, oczywiście gdzieś tam w tle była ta Dynowska i trochę oczywiście też Janek i Radek też są tymi dwoma sposobami pojmowania Indii, bo Radek przez to, że jest tą duszą artystyczną i że jego mama chodzi do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, gdzie można było kupić Dynowską właśnie książki wydawane w Indiach i przemycane tu w zasadzie, ale jakoś cenzura ewidentnie uważa, że to jest przemykała oko, to jest ewidentne. Więc mamy te Towarzystwa Przyjaźni, które oczywiście, że istnieją, ale też się pojawia w innej scenie to, że ktoś mówi tym chłopakom, ale słuchajcie, przecież gdybyście byli członkami Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, to byście łatwiej przylecieli do tych Indii, tak? Na pewno było tak, co my żeśmy też z Jankiem Simonem pokazywali na wystawie, że samo na przykład siedziba Towarzystwa Przyjaźni w Warszawie przy Placu Teatralnym była taką Mekką, gdzie chodzili hipisi. I jak się rozmawia z tymi Milo Curtisem, Kamilem Sipowiczem, no to oni wszyscy mówią, ale oczywiście stary, no chodziliśmy tam, bo tam nas nie bili, tak? Tam wolno było mieć te długie włosy. Są piękne zdjęcia archiwalne z Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej. Dzień Republiki Indii, odzyskanie niepodległości i na scenie występują hipisi najsłynniejsi w Polsce. To była ich enklawa, tak? I to oczywiście, że istniało, tylko że to towarzystwo nie mogłoby istnieć, nie mogłoby być w związku z tym, mamy Radka, która tam chodzi i takiej postaci jak Radek, gdyby nie to, że Indie były największym polskim odbiorcą towarów w trzecim świecie po prostu, tak? I te obroty, oczywiście, że wiadomo, że ja teraz kończę moją pracę magisterską o tym, więc o 20 lat spóźniono. Wiadomo, że te obroty w sensie finansowym trudno jest wyliczyć, tak? Ale no bo w zasadzie ile ten dolar był wart, czy, no i tak dalej. Wiadomo, że to jest jakby inna ekonomia, ale te obroty z Indiami po prostu od 50 tamtego 6 do 59 rosły non-stop po prostu. I oczywiście wiadomo, że Indie są wielkie, więc to był po prostu ogromny rynek. Więc nie byłoby tych hipisów, gdyby nie to, że budujemy tam te elektrownie. I dlatego cenzura przymykała oko na wiele spraw, ponieważ to byli nasi przyjaciele po prostu, tak?
I więc jakby nawet to pokazuje, że zawsze były te dwa elementy. Był ten konkret i do tego dopiero były medytacje, święte krowy i tak dalej. I mnie rzeczywiście jakby przewaga tego elementu świętych krów, tych narracjach o Indiach, w pewnym momencie już zaczęła, no ona jest tak nieprawdziwa strasznie, prawda? No i też jakby, no znasz Indię, prawda? I no człowiek musi też przeżyć i musi mieć co jeść, tak? I w tych dwóch postaciach to się spotyka, a w latach 80., bo to, co mnie też fascynuje, i to jest gdzieś tam w tle się pojawia w książce, to jest ta równoległa historia. Znaczy mamy koniec II wojny światowej i mamy Indie, które zostają nagle wykrojone sztucznie i jakby jest kwestia granic. Mamy Polskę, która zostaje również sztucznie przesunięta. Mamy dokładnie taki sam punkt wyjścia w zasadzie. Oni, co się pojawia pod postacią pana Sakara, to jest oczywiście zmienionym imieniem i wszyscy, którzy wiedzą, jak się nazywał właściciel hotelu Prince Polonia, to wiedzą, że to imię jest zmienione, bo to jest akurat jedna z tych postaci bardzo prawdziwy. Znaczy, taki człowiek żył, którego rodzina oczywiście przybyła do Delhi z obecnego Pakistanu, więc mamy tą krew, która jest, te trupy w szafie, którymi oczywiście u nas są, jest społeczność żydowska i tak dalej, i tak dalej. Później mamy socjalizm właśnie i w czasach Nehru on jest ten, to jest tak jak u nas Gomułka, powiedzmy ascetyczny, a później już od lat 70. to są te próby ratowania socjalizmu. Socjalizm już nie z ludzką twarzą, tylko może menedżerski, a może techniczny i tak dalej. No i to całe tło się tam pojawia i... No i dosyć równoległa historia transformacji, przemian wolnorynkowych, no właśnie, prawda? Tak, no, dokładnie. Dokładnie w zasadzie i ten sam pomysł i nawet równoczesność reform. Dokładnie, poza tym jeżeli... wydaje mi się, że zawsze pytaniem i problemem w reportażach jest ta kwestia uniwersalności, tak? To znaczy jak rozmawiamy z muzułmankami, tak, czy jak ja rozmawiam z muzułmanami, tak, i gdzie są te uniwersalne, jak odnaleźć tą płaszczyznę porozumienia. Pomiędzy Hindusami a Polakami płaszczyzną porozumienia nie były święte krowy w cudzysłowie, tylko były kryształy, magnetowidy, a później złoto, tak, i to ich zbliżało do siebie. Dlaczego? Bo kolejny coming out. No też byłam jednym z dzieci szmuglujących złoto z Rosji do Polski. Nawet miałam własny patent na to, jak przewozić pociągiem tak, żeby celnicy nie znaleźli. Ale oczywiście te szlaki do NRD, do Rosji, kożuchy przez Bułgarię szmuglowane. No to są takie znane opowieści. Pewnie byśmy sobie tutaj mogli do rana takie anegdoty wszyscy opowiadać. Ale dlaczego ta nitka do Indii tak bardzo była nieopowiedziana? Tak naprawdę jest, myślę, dopiero odkrywanym elementem tej opowieści o handlu tranzytowym, niekoniecznie legalnym, no bo to jest jeden z elementów, który pozwolił zakłamać i mitologizować dalej jakby Indie w polskim wyobrażeniu, gdzieś odebrać im ten bardzo przyziemny, prozaiczny aspekt funkcjonowania. Ale właściwie dlaczego ta historia jest tak nieopowiedziana? Wiesz, no z jednej strony trzeba by właśnie zastrzec, że jest oprócz książki Cezarego Borowego, jest jeszcze taka książka Uciec w Himalaje, no coś tam się zaczęło pojawiać. Ale nie jest to tak. Historia, którą sobie jako anegdoty rodzinne opowiadamy. Czy to też wynika z tego, że jednak udział w tym brała nieznaczna liczba osób? Właściwie o jakiej skali zjawiska my mówimy i w jakich latach ono żyło intensywnie? Wiesz, no o skalę można by się oczywiście kłócić, ale wydaje mi się, że jedną rzeczą jest skala. Mi się wydaje, że w latach 80., na początku 90. w tym biznesie magnetowidów i złota, już nie mówię o drobnicy, bo drobnicą wszyscy się zajmowali, którzy podróżowali do Indii, no musieli za coś te bilety kupić, ale już magnetowidami i złotem, moim zdaniem przez to przeszło, no nie wiem, do 1000 osób, coś takiego w tych okolicach. I to jest jedna rzecz, ale w sensie statystycznym, skoro jesteśmy w tym twardym realu cyfr, to jest ile pieniędzy te 1000 osób zarobiły, tak? I tutaj znowu to jest też jeden z powodów, dla których ja nie mogłem napisać powieści, ponieważ przez rok na przykład uderzałem do sekretariatu jednego z największych polskich biznesmenów, którego nazwiska nie mogę wymienić, i bardzo kulturalnie usiłowałem wytłumaczyć, że ja nie jestem reporterem śledczym, że mi nie chodzi o to, żeby go skompromitować, że ja po prostu wiem i on wie, że ja wiem, bo
nawet w internecie to krąży, że on na swój sposób, już nawet nie powiem w który, żeby prawnicy się tutaj nie czepiali, w tym uczestniczył. I on nie chciał o tym rozmawiać, tak? No bo jeżeli jest się w tej chwili człowiekiem na naprawdę wysokich stanowiskach, ja nie mówię tylko, że ma się 3 knajpy w dużym mieście, czy 5, czy 10, tylko naprawdę jest się takim człowiekiem na topie, który ma... No właśnie, już muszę się powstrzymać. To naprawdę nie chcesz mówić o tym, jak zarobiłeś pierwszy milion, bo ci trochę głupio jednak, tak? Znaleźli się tacy odważni, którzy o tym opowiedzieli, ale no to nie byli ci naprawdę na topie, czyli ci, którzy mieli tych pieniędzy najwięcej, tak? Bo to jest też oczywiście... Jednym słowem chcesz też powiedzieć, że skala nie była duża, natomiast skala zarobku była niewiększa tak, do tego, tak. Co uprawialiśmy jako mrówki. No oczywiście, nie, no, oczywiście, bo też cały ten proces w sensie modelu biznesowego polega na tym, że zaczynasz od tej drobnicy, którą przywozisz z Polski, zarabiasz te pierwsze pieniądze, za to kupujesz bawełnę, ciuchy, generalnie szmaty, wysyłasz je w paczkach do Polski, albo sam już zdążysz te paczki odebrać, albo ktoś je odbiera i sprzedaje to w Polsce, zarabiasz kolejne pieniądze i inwestujesz je dalej, tak? Ja jestem tym zafascynowany, ponieważ ty powiedziałeś, że przemycałaś, a ja oczywiście jestem, nie jestem tak odważny i nie przemycałem, ale mam swoje inne rzeczy. Nie mam odważny, ja mam po prostu nieletnia i pozbawiona świadomości. I w każdym razie później było wchodzenie w elektronikę z Singapuru. Też był też jeszcze etap w ogóle sztucznego jedwabiu w którymś momencie, ale przede wszystkim elektronika, co znowu jest z tą opowieścią o społeczeństwie konsumpcyjnym, bo też chodziło o to, no, żeby w wypadku Indii, też pewnie Polski, kręcić te słynne hinduskie wesela, oglądać je na kasetach, ale też oglądać Rambo, Terminatora i tak dalej. A jak się już zarobiło duże pieniądze, no to i z powodu nasycania się rynku, i z powodu tego, że już masz na ten kolejny krok biznesowy, i ponieważ krążysz na tym szlaku, więc jesteś odważniejszy i więcej wiesz i potrafisz, to inwestujesz je w złoto, tak? A jak już obracasz złotem, to już są naprawdę spore pieniądze, tak? I oczywiście, że są historie tych, którzy trafiają do więzienia i wszystko tracą, są historie tych, którzy w odpowiednim momencie, jak w każdej grze hazardowej, trochę się wycofują od stołu i reinwestują te pieniądze w Polsce, tak? I znowu, ja bardzo ciekaw jestem, co powiedzą konserwatywni, że tak powiem, redaktorzy i krytycy, bo na przykład z ich punktu widzenia to jest opowieść o tym, że w ogóle Polska została zbudowana na oszustwie, na jakichś ubeckich układach i tak dalej, a ja bym powiedział, że po prostu została zbudowana na duchu kapitalistycznym, który już był w stanie się rozwijać pod koniec lat 80., tak? Dlaczego nie mówią? No trochę zaczynają mówić, ale... Wydaje mi się, że skala tego była taka, że to miało wpływ na transformację, żeby już dokończyć, tak. Tutaj z kolegami ekonomistami, którzy potrafią lepiej liczyć ode mnie, usiłowaliśmy przeliczyć te tak zwane rezerwy walutowe na kontach w Polsce. I jakby co to mam kolegę ekonomistę, który potwierdzi, że on uważa, że te sumy, które wiemy, że były i ich skok jest znaczący, tak. To znaczy jakby nie mogą się pojawić nagle miliardy dolarów w Polsce na kontach prywatnych, tak po prostu. I też okej, że wiele z tych osób inwestowało na przykład w łóżka polowe i handel z Niemcami, tak, bo to się opłacało, ale znowu, no, żeby móc zacząć to sprowadzanie tej szokolady z Niemiec, no to też trzeba było mieć na to pieniądze jakieś, tak. A niektórzy zostali wielkimi biznesmenami, no bo jeszcze wtedy były komputery, bo to jest jeszcze jeden wątek, czyli ponieważ to był Singapur, gdzie były komputery, pod koniec lat 80. socjalizm się miał uratować, jak powiedział Kwaśniewski, w bajtku komputerami, więc też było zapotrzebowanie, a tym bardziej po 89. I jak się znało już te miejsca, to można było w to też zainwestować i to był już w ogóle super biznes i legalny, tak. No to jest jak opowieść o mafii, znaczy o mafii w tym sensie, że jakby lewe pieniądze potem się legalizuje, bo ja chcę powiedzieć też jasno jedną rzecz, ja tych ludzi podziwiam, tak. Oni działali na granicy prawa. I uważam, że oni robili jakieś niesamowite rzeczy. I dlatego napisałem tą książkę też. Skoro wywołałeś Singapur i to, że właściwie no, pieniądz napędzał pieniądz i kolejne pomysły na zarabianie, to Grzegorzu, poprosimy cię o ten fragment singapurski. Singapur.
Radek miał nadzieję, że rankiem BOS pokaże im atrakcje turystyczne, kolonialne zabytki miasta Lwa. Jan liczył na wyprawę po sklepach, shopping centers, bazarach i straganach. Nastawiał się na porównywanie cen, przyspieszony kurs nie marksizmu, leninizmu, bo ten przechodził na Akademii Ekonomicznej, lecz realnego, twardego, singapurskiego kapitalizmu. Po spotkaniu z młodymi szczecińskimi przemytnikami Szewc miał jednak inne plany. Skoro przeszliście chrzest bojowy, musicie zdecydować, czy zostajecie na dłużej. Obydwaj przytaknęli skwapliwie. Przecież byli na Dalekim Wschodzie, mieli zarabiać pieniądze i let the dreams come true. To wymaga podrasowania dokumencików. Waszym paszportom trzeba zrobić upgrade, ok? Kiwali głowami jak małe dzieci podniecone kolejnymi atrakcjami na placu zabaw. Tutaj, w innym, lepszym świecie, nie będziecie mieli z tego powodu problemów, ale ostrzegam lojalnie. Mogą się pojawić w ludowej ojczyźnie. Decydujecie się? Radek wcale nie był zdecydowany, ale milczał. Jan chciał wiedzieć więcej i pytał wprost. Szewc tłumaczył, że urzędnikom w Singapurze jest w zasadzie wszystko jedno. Nie sprawdzają paszportów zbyt dokładnie. Poza tym oglądają codziennie setki tysięcy dokumentów z różnych stron świata i nie zdołaliby zapamiętać, jak powinien wyglądać oryginalny, porządny paszport turysty z RFN, a jak Polaka. Podobnie jest z kontrolą w Indiach. Nie będą porównywać ulepszonych papierów z normalnymi, które mają turyści przylatujący z Orbisem. Natomiast, jeśli dłużej polatacie, czego sobie życzycie i wy, i ja, a potem wrócicie na łono ojczyzny, synki marnotrawne, zachichotał, to wyszkolony polski wopista może być podejrzliwy. Musicie załatwić tak, żeby się nie czepiał. Albo zgubić paszport i dostać nowy z ambasady. Okej? Okej, zgodzili się. Let's go, boys. Przejdziemy się. Pokażę wam city. Ruszyli posłusznie za ojcem chrzestnym. Ulica znów buchnęła im w twarze wilgocią, ciepłem, zapachami, ludźmi. Od razu zauważyli, że w Singapurze mieszkają Hindusi. Szybko nauczyli się też rozpoznawać Chińczyków, szczupłych, wyniosłych, zamkniętych w sobie i z jaśniejszą skórą. Byli też uśmiechnięci Malajowie, ciemniejsi niż Hindusi, inaczej zbudowani. Mężczyźni przystojni, dziewczyny piękne, ale obydwie płcie wykazywały skłonność do tycia. Górowały nad nimi wieżowce o magicznych nazwach. Albert Center, Sim Lim Tower i Sim Lim Square. Radek potrafił odczytać tylko szyldy po angielsku. Singapurskie portowe handlowe zaklęcia. Tak Hang Co Limited Sundry Good Importers and Exporters. Tan Kui, South Enterprises. Szybko zobaczyli też swojskie, zrozumiałe napisy. Peter Kong wita swoich starych i nowych klientów z Polski. Tutaj sprzedaje się telewizory i wideo dostosowane do polskich standardów. Specjalna oferta dla Polaków. Nikt nie reklamował się po niemiecku z ofertą dla Niemców. Poczuli się narodem wybranym. Singapur witał ich z otwartymi ramionami. Dzięki, Krzysiek. Dziękujemy bardzo. W porównaniu z Singapurem wydaje się, że Delhi to był pikuś po prostu, bo jednak zabierasz nas do miasta Lwa, które właściwie zostało zbudowane, wymyślone, zorganizowane dla pieniądza, nie dla ludzi. Dokładnie tak. Dokładnie tak, o czym też świetnie Joseph Conrad wiedział, który jest duchem unoszącym się nad tą książką. Tylko jedną rzecz, która mi przyszła do głowy jeszcze, bo też zauważyłem, że na przykład niektórzy trochę młodsi czytelnicy mają, gdzieś też napisał w komentarzach, ale że dlaczego te słowa po angielsku są nietłumaczone, tak? No tylko dla mnie, ja rozumiem, że ktoś może nie znać angielskiego, tylko chodziło nam też o to, znowu pracując nad językiem tej książki, że z jednej strony mamy tę kwestię
jak jakaś kwestia intymna zostałaby nazwana w latach 80. Z drugiej strony no mamy ludzi, którzy funkcjonują w międzynarodowym świecie, tak? Którzy, mamy Hindusów mówiących po polsku, mamy Polaków, dla których te słowa angielskie stają się zupełnie naturalne, tak? I dla pewnej potoczystości tej książki, no robienie, wydaje mi, uznaliśmy, że robienie przepisów, że co znaczy, nie wiem, let's go boys, czy let the dreams come true, no byłoby jakimś zaburzeniem. I to jest zresztą rzecz, o której ja chyba marzyłem od początku moich podróży do Indii, do Pakistanu też, to znaczy o napisanie książki, która by mieszała języki. Tak? I tak wydaje mi się, że tutaj, tak jak słychać zresztą, ta książka jest dosyć potoczyście napisana, znaczy ona nie jest jakaś trudna w odbiorze, ale takie rzeczy no, musiały zostać. No, zresztą wydaje mi się, że Azja i te, jednak pokazujesz nam te wszystkie miejsca w właściwie początku ostrej fazy globalizacji i ta mutacja językowa następuje. Właściwie dzisiaj, jak się rozmawia z Hindusem, no to tam są ze trzy różne języki przynajmniej mieszane, prawda? W każdym momencie. Rzeczywiście to chyba się wydaje już naturalne. Ja już dostałam jakieś pytania od naszych widzów i też państwo tutaj zebrani pewnie jakieś mają, więc ja chcę właściwie od siebie, Max, zadać ci ostatnio. Oczywiście państwo, którzy nas oglądają, są jak najmile i proszenie o zadawanie kolejnych. Ty nam, dlaczego nam tę książkę dajesz właściwie teraz? Jak to się ułożyło? Bo myślę sobie, że to jest jakoś niesłychanie, jednak okazuje się ważne, że w tej książce ty nam pokazujesz po pierwsze, że początki polskiego kapitalizmu były niepiękne, albo nie tylko piękne i nie tylko polityczne, ale też bardzo prozaiczne i właśnie jakby finansowe. Pokazujesz nam zaplecze tego, jak powstawał nowy system w Polsce, niekoniecznie jak rodziła się wolność, tylko jak powstawał nowy ład i z jakich cegiełek, przez jak wielu ludzi on był budowany. Pokazujesz w tej książce, jak Polacy uczyli się kapitalizmu, jak się uczyli nie od chłopców z Waszyngtonu, tylko jak się uczyli od handlarzy na Pachargandziu albo cwaniaków, przemytników, handlarzy narkotyków w Azji na to wychodzi. Więc dlaczego ta książka jest ważna dzisiaj, żebyśmy jakby wiedzieli też, w jakim momencie my się znajdujemy? Czy to jest też tak, że ty myślisz, że my jesteśmy gotowi na to, żeby zacząć sobie opowiadać prawdę o tym, jak się znaleźliśmy w głębokiej trzeciej RP? Strasznie dużo to jest wątków. Znaczy, nie chcę uderzać w zbyt grube tony, tak, ale tout proportion gardé, jak Andrzej Leder pisze przesianą rewolucję, tak, i pisze o tym, że po prostu wyparliśmy nie tylko kwestię żydowską oczywiście, ale też reformę rolną, tak, i zniknięcie ziemiaństwa polskiego, tak. Znaczy mamy jakąś, znaczy nie chcę się biczować, wydaje mi się, że każdy naród to ma, bo Hindusi mają to samo dokładnie. Ale jeżeli my udajemy, że różne rzeczy się nie wydarzyły, no to my w sensie psychoanalitycznym jako jesteśmy po prostu pacjentami głęboko chorymi na kozetce, którzy w dodatku nawet nie chcą się przyznać, że są chorzy, tak? I oczywiście kwestia skali, ale wydaje mi się, że my nie przyznajemy się, znaczy przede wszystkim my twierdzimy, znaczy my, oficjalny dyskurs najpowszechniejszy, który został stworzony, że 4 czerwca 1989 roku upadł komunizm. Komunizm, mogę teraz być Janą Szczepkowską, komunizm, proszę Państwa, nie upadł 4 czerwca 1989 roku, tylko upadał stopniowo od swojego samego początku. Tak? To znaczy nie ma, historia nie polega na tym, no nawet, no nie wiem, nawet zburzenie Bastylii też się przecież skądś wzięło, rewolucja, tak? Znaczy sytuacje rewolucyjne. Komunizm upadał bardzo długo i bardzo stopniowo. Tak? I z jednej strony musimy na przykład powiedzieć sobie wprost, że w 70 roku Gierek odwraca się od klasy robotniczej, badania Maćka Gduli i wielu innych, i zaczyna opierać rządy PZPR na klasie średniej. On w zasadzie jakby powołuje w pewnym sensie do życia rodzaj klasy średniej. Tak, tak samo w roku 89 to było jakieś domknięcie sytuacji. No, reformy Wilczka, prawo dotyczące działalności spółek, zdaniem zarówno historyków ekonomii, jak i samych biznesmenów, co można przeczytać w komentarzach w internecie,
były najbardziej liberalnymi przepisami dotyczącymi istnienia spółek w historii Polski. W tej chwili mamy dużo mniej liberalne przepisy. Mamy dużo więcej obostrzeń, biurokracji i tak dalej. Ja nie mówię, mój dziadek, który zmarł chwilę w 87, który zajmował się między innymi, ponieważ był posłem na Sejm, zajmował się wprowadzaniem do Polski tak zwanych spółek polonijnych, Interfragrans i wszystkie inne, tak, które były spółkami polonijnymi, więc znowu był ten aspekt narodowy, który pozwalał je tutaj wpuszczać, czysty kapitalizm, tak. Ja kończąc teraz moją pracę magisterską, piszę o Cekopie w Libii, który wygrywał wolnorynkowe, otwarte kontrakty z firmami amerykańskimi, bo oczywiście był tańszy po prostu, no bo robotnik z Polski był tańszy, no więc wygrywali, tak. A Libia nie była jakby wtedy przed Kaddafi, tak, nie była w zimnowojennym układzie sił, więc można powiedzieć, że w 63, jak Cekop odbudowuje miasto Barka pod nadzorem amerykańskiej firmy, tak, no to jaki to jest komunizm, sorry, tak, więc można powiedzieć, że w 63 już go nie było, no i tak dalej, no i wydaje mi się, że mamy i to nie tylko, że my liberałowie, czy my lewica, czy oni konserwatyści, wszyscy stawiamy pomniki, tak, bo żeby postawić pomnik, to trzeba powiedzieć 4 czerwca upadł komunizm, tak, możemy wtedy postawić pomnik albo realistyczny, albo awangardowy, ale on jest o tym, tak, natomiast to, że to są procesy, które są długie, no, o tym po prostu nie chcemy pamiętać, bo to wtedy, no, też jakby w pewnym sensie, chociaż jestem jakby dzieckiem, że tak powiem, koru Solidarności i później wyborczej i tygodnik Solidarność, żeśmy z córką sąsiadki przenosili na drugą stronę osiedla do innego punktu oporu. I jestem jakby z tego świata, ale no jakby to nie jest tak, że wystarczy KOR czy Solidarność, żeby obalić komunizm. On po prostu już bardzo chciał upaść, tak? I ci faceci przede wszystkim chcieli. Tam się pojawia na przykład firma Transakcja tak zwana, która, ja sobie tego nie wymyśliłem, to jest z tekstów historycznych. Transakcja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona przez PZPR do handlowania bawełną z Azją, tak? No, i to zresztą w pewnym sensie, może to jest jeszcze ostatnie zdanie, problemem, że jak się o tym zaczyna mówić, to się jest oskarżanym o tym, że jest się prawicowcem, tak? To znaczy, bo jeżeli tak, no to jakieś znowu właśnie ubeckie układy, wszystko to było takie jeszcze mrane i po prostu, a Solidarność to w ogóle, a Wałęsa to w ogóle był agentem. Nie, mi nie o to chodzi, tak? Mi chodzi o to, że jest bardzo wiele poziomów procesów. A mówię to też jako syn historyków. Proszę Państwa, czas też dla Was, do włączenia się do rozmowy. Zapraszamy do tego. Ja tymczasem przekażę Ci pytanie, jest pytanie sentymentalne. Chyba pytanie tak naprawdę o Twój sentymentalizm. Ono brzmi, czy tęskni Pan za smakiem gumy Donald, ale myślę, że może się pod tym kryć to. Czy Ty po prostu tęsknisz za czasami, o których napisałeś? I czy też, to już dodam od siebie, czy to jest taka trochę Twoja prywatna też kombatancka opowieść, wiesz, o młodości, fajnych czasach i o tym, że się różne rzeczy robiło pierwszy raz, a teraz już ani tej świeżości, ani tej kowbojskiej odwagi, właśnie nie bardzo wiadomo, na jakim polu można by ją uprawiać, również w chłopackiej przygodzie. Tak, znaczy jakaś jest już recenzja, że to jest o tęsknocie i to gdzieś te pojęcia tęsknoty, melancholii i tak dalej są prawdziwe, tylko że znowu, znaczy moja tęsknota, mój ageizm i przypominanie sobie, ile mam lat, a ile kiedyś miałem, jest tylko jakby jedną z tych nici, ale ona rzeczywiście w sensie emocjonalnego stosunku, ja dlatego nie mogłem napisać książki po prostu o przemytnikach, tak, ponieważ jakby nie byłem przemytnikiem, mogę się tym fascynować, ale nie mam jednak bezpośredniego emocjonalnej łączności, tak, natomiast z pierwszym pocałunkiem, z pierwszą dużą balangą, z alkoholem, z narkotykami, które się tam pojawiają, mam bezpośredni emocjonalny stosunek, tak? Więc dlatego musiałem napisać książkę w ogóle o latach 80., żeby tą emocjonalną nić, to tło, to zaplecze, tą jakąś bazę tam mieć. Gdybym pisał tylko o przemytnikach, to by był reportaż, tak? Ale no znowu jakby ci przemytnicy dla mnie są wynikiem tych lat 80. i odwrotnie. I na pewno pisząc jakąś scenę, jak Magda rozmawia z Jankiem, a częściowo można oprzeć, że później rozmawia oczywiście z Radkiem też, no to oczywiście, że przypominam sobie moje idiotyczne, znaczy szczeniackie i naiwne właśnie jakieś koncepcje, że jak tą dziewczynę
poderwać, bo zrobię tak, tutaj przygotuję te wszystkie jakby takie z młodości, że tam się coś kupi, tam się będzie miało już przygotowane, że niby to właśnie będzie jakaś taka taktyka, a to oczywiście żadna taktyka, to w ogóle się nie da. Naiwność ogromna, ale też jakieś takie ogromne radości. Także tak, no, w tym sensie to jest też taka książka. To jest na pewno książka, która w każdym, kto czyta, odpala własną, prywatną taśmę wspomnień tego czasu, taśmę muzyczną, ale też bardzo wielu właśnie, różnych bo to wyobrażeń. Jest też książka muzyczna, tak swoją drogą. Jest. Czy ktoś z Państwa chciałby coś od siebie dorzucić, zadać Maksowi jakieś pytanie? Przecież problem jest taki, że książka ma w zasadzie dzisiaj premierę, więc w zasadzie nikt jej jeszcze nie czytał. Też może tylko się ewentualnie odnieść do tego, co ja powiedziałem i mnie już od razu skrytykować. Zapraszam. Można w razie. Teraz wiesz, że pisze się, we współczesnej rzeczywistości pisze się recenzję przed wydaniem. Przed tym, tak. Jak pisarz ją napisał. Tak, w PRL-u się pisało recenzję z koncertu, która się nie odbyła, a teraz tak. Można pisać recenzję tak. Książek, które się jeszcze nie ukazały. Ja bym tylko jeszcze tylko jedną rzecz powiedział a propos muzyki, bo też dopiero teraz stworzyliśmy taką playlistę, która jest na YouTubie, utworów, które pojawiają się w książce. Ona była dzisiaj zresztą grana w Radiu Kapitał. Tylko, że to jest, dlatego ona jest też YouTube'owa, ponieważ to są też obrazki, bo to są często na przykład koncerty z Sopotu, więc też to jest istotne, co tam widać, a nie tylko co tam słychać. Ale ten materiał już jest? Tak, tak. I gdzie go możemy znaleźć w YouTubie? No, co mamy wpisać? Sobie? Prince Polonia, tytuł książki, który powinnaś powtarzać co 5 minut przecież. Ale chodzi mi o to, że dopiero... ponieważ na Wolucie jest Anna Jurksztowicz, która jest tam bardzo, w ogóle pani Anno, dziękujemy bardzo. Jest kobietą luksusową, taką postacią kobiety luksusowej. Ale jest też artystką wybitną i tak dalej, jest ze Szczecina. Tak, tak. Ale chodzi mi o to, że też są części, poszczególne części książki otwierają cytaty z różnych utworów. Ja dopiero jak je zestawiłem w tą playlistę, to sobie też uświadomiłem, że nie można zrozumieć, dlaczego Deadlock, a potem Kryzys śpiewają Your ambition kills you baby, tak? I jest cała piosenka o tym, że ta ambicja cię zabija, dopóki się nie posłucha Papa Dance, które występuje w Sopocie, tak? Znaczy one to dopiero te dwie rzeczy razem tworzą całość, tak? No bo wszyscy ci punkowcy śpiewali, mówiąc powiedzmy sobie wprost, przeciwko Annie Jurksztowicz, przeciwko oczywiście Papa Dance, Lombardowi, chociaż Lombard śpiewał, co jest też w playliście, Śmierć dyskotece, bo oni też się jednak pozycjonowali inaczej, tak? Ale dopiero jak się zobaczy polski pop lat 80. i potem jeszcze tą Sabrinę w 88., to dopiero wiadomo, o co chodziło punkowcom, bo tak to nie do końca wiadomo, o co im w zasadzie chodzi, tak? Jak nie widzi się tego, że jest Jarocin, ale jest też Sopot, tak? Że jest Brygada Kryzys, która jest bardzo ważnym tam zespołem i pozdrawiam oczywiście Tomka Szczecińskiego, czyli basistę. Jakby o czym ona śpiewa, jak się nie posłucha, nie wiem, zespołu AHA czy Kapitana Nemo o wideo narkomanii, tak? Bo to jest w ogóle też super ciekawe, że jednak Anna Jurksztowicz i Kapitan Nemo mają teksty, które są ewidentnie gonić Zachód, mówią mi, ale jak tu wygrać z Niki Laudą, tak? Znaczy oni już wtedy, nawet w tym popie mają świadomość, że jest jakaś opowieść o tym, że trzeba gonić Zachód, ale jak to w zasadzie zrobić? Czy Kapitan Nemo śpiewający wideo narkomania, tabun gości pędzi przez twój dom, to jakby on też już czuje tutaj, że jest jakieś w ogóle zjawisko i ten teledysk jeszcze do tego przecież, który jest o tych, którzy tam siedzą i po prostu jak dzisiaj dzieciaki przed komputerami i on to już widzi. I to jest, nie pamiętam w tej chwili, no, to jest w książce, ale który rok dokładnie, a mamy gdzieś drugą połowę lat 80. i ci artyści już wiedzą, że jest jakaś popkultura, która jest problemem. Więc to nie jest też to, że ja to sobie wymyśliłem, że to wtedy już było, tylko jakby już popkultura ówczesna się odnosiła do problemu, jakim jest popkultura wtedy, tak? A z drugiej strony wchodził guma z Moskwy, tak, i ryczał po prostu powietrza, ale to, co jest w tym filmie z Jarocina genialne, że on się chce przejechać samochodem przecież tego dziennikarza niemieckiego. To już nie pamiętam, który jest z tych filmów, ale że o co prosi guma? Daj mi się przejechać swoim samochodem. I to jest też to, Max, prawda? I guma jest jak Radek z książki. Z całym szacunkiem guma i pozdrawiam. Czy ty myślisz, bo zobacz, w tej nawet ostatniej twojej wypowiedzi jest po prostu niebywały, odsłania się taki niebywały tygiel, sprzeczności. Myślę, że jednak
bardzo unikalnie żywego czasu, no, pełnego napięć, takiego iskrzenia, no, ale takiego czasu, w którym, który dla młodych ludzi paradoksalnie był bardzo szczęśliwy, bo o coś się mieli bić, mieli się o co spierać, o coś im musiało chodzić, bo w ten sposób samych siebie określali. I chciałabym ciebie zapytać, czy ty wierzysz, że ta książka może być nie tylko dla ludzi takich jak my, którzy sobie powspominają. Ty masz dzieci młode, dorastające, prawda? Jakiś masz kontakt generacyjny z ludźmi, którzy są w tej chwili w jakiejś rzeczywistości. Zastanawiam się, czy ty w ogóle wierzysz w to, bo ta książka jest też o pamięci, o zapominaniu, ale o pamięci społecznej, o jednak pewnej ciągłości zdarzeń, którą my bardzo szybko zakrywamy w swoich wspomnieniach. Natomiast zastanawiam się, czy ty wierzysz z jednej strony, że z tej książki człowiek młody dzisiaj może coś wyciągnąć, pozazdrościć, a po drugie chciałam cię zapytać jako tatę, czy ty wiesz o tym, w czym, w jakich iskrzeniach i w jakich napięciach są ludzie, którzy są, no nie wiem, w wieku Radka z twojej powieści teraz. Właśnie Bruno i Maryśka zaczęli czytać, ale ponieważ Maryśka ma egzaminy, więc jest ósmoklasistki, więc nie mogła oczywiście skończyć. Ale wiesz, tylko ja bym też nie chciał popaść w coś takiego, że teraz my powiemy, a bo za naszych czasów to było co walczyć, tak? Wiesz, znaczy jakby o takie polskie walczyliśmy, wywalczyliśmy i proszę o to jest, tak? I wiesz, i nie chodzi mi teraz o to, że ja będę wysyłał córkę do szkoły, rozumiesz, zakonnicami, żeby miała się przeciwko czemu buntować. No jest inny świat, no sorry, no trzeba to robić jakoś inaczej. Jak? To nie wiem rzeczywiście do końca. Natomiast dosyć charakterystyczne były te reakcje kolegów z Nuance Radio. Z jednej strony Kędzior, który jest mniej więcej w moim wieku, ale też tam pan Kępa, Michał i chyba odbiorcy też, no którzy jednak dostrzegają w tym, że no, jest jakaś, znaczy to, że się chłopaki kochają w dziewczynach, a dziewczyny wyjeżdżają i są trochę bardziej inteligentne i więcej kumają, trochę ich uważają, wiesz, za niewystarczająco jakby stających na wysokości zadania, to chyba jest cały czas uniwersalne, tak? Więc jakby myślę, że to młodsze pokolenie odnajdzie tam parę takich sytuacji, z którymi będzie się mogło jednak jakoś zidentyfikować, ale rama jest rzeczywiście tak kompletnie inna, no, że no, jeżeli tatuś ci kupuje czapkę skate'owej firmy, no to już nie musisz o nią walczyć. No. Ale no, tak i dobrze. No. I dobrze, dużo się zmieniło. Bardzo ci, Max, dziękuję. Ale bo może jednak ktoś chciał jakieś krótkie pytanie? Zaraz jest debata, idziemy oglądać debatę. Walczyć o Polskę. Debata jest za 25 minut. Ja myślę, że my tutaj w Big Book Cafe sobie jeszcze pogadamy, ale bardzo dziękujemy wszystkim widzom transmisji naszego spotkania z Big Book Cafe, a my tu sobie w podgrupach myślę, że możemy różne kombatanckie i niekombatanckie, kowbojskie historie jeszcze dobrze, opowiadać. Ja chcę ci personalnie podziękować za tą opowieść, która no, w moim przekonaniu rzeczywiście bardzo... już nie będę kończyć, powiedz ty. Dziękuję ci, znaczy ja ci dziękuję. Chciałem też jeszcze podziękować, ponieważ wspominałem o różnych konsultantach, wspominałem o Magdalenie Jankowskiej, ale nie wspomniałem na przykład o Monice Regulskiej, mojej agentce, która... Bo to jest też a propos tego, co pytałaś o reportaż, tak? Monika to czyta i mówi, no tak, Max, no super, super, fajnie wciąga, ale tutaj o jakiś reportaż, o tu widzę taka strona, no chyba... Ja tak zacząłem czytać, myślę, no kurde, no ma rację, no. Znaczy jakby przejść od tego reportażu do powieści było naprawdę trudno. To nie było tak, że to trzeba sprast. Tylko naprawdę bardzo wiele osób, którym wszystkim dziękuję, też nie sposób tutaj wymienić, które to czytały na różnych etapach, mówiły, tutaj pomyśl. Też na przykład właśnie wspomnieni Robert i Łukasz, którzy powiedzieli, Max, uwolnij wyobraźnię. I po prostu już krzyczeli na mnie, Max, to nie jest reportaż. Co oni mogli zrobić? Ja mówię, no mogli to i to. No popatrz, no i to niech to zrobią. Albo Łukasz, albo Robert powiedzieli, Max, twój bohater musi cię zaskoczyć. I zaskoczyli mnie ci bohaterowie, ale nie będę mówił, bo to jest wszystko pod koniec. Także wszystkim wszystko dziękuję. Jest odwrotnie niż wszystkiego mogliśmy się spodziewać. Tak, wydawnictwu Marginesy dziękuję. Grzegorz, tobie bardzo dziękuję za interpretację aktorską. Mam już pierwsze materiały do ekranizacji. Będziemy działać. No,
Okej, mocno, mocno. Dobrze. Grzegorzu, bardzo dziękujemy za czytanie. I państwu, że przyszliście w tych trudnych warunkach. Dziękujemy. Myślę, że możemy sobie spokojnie w podgrupach jeszcze porozmawiać. Dziękuję Maxowi, dziękujemy wydawnictwu Marginesy za pomoc w organizacji naszego wieczorku zapoznawczego z Prince Polonia. Dziękujemy bardzo.